Dziękuję bardzo, pani poseł. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1024. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia jednocześnie poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W jedynej poprawce do artykułu 34b ust. 2 oraz polegającej na dodaniu ust. 1a w artykule 34d w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wnioskodawcy proponują, aby umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego określa między innymi warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji i poręczeń w ramach programów rządowych polegających na udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej pomocy de minimis, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.